To linie z tyłu, tam można powiedzieć do 80 minuty, bo później było widać, jak zespół Cukliczki wpuścił nowych zawodników. Myśmy grali cały mecz jednym składem, czyli te ostatnie 10 minut tutaj zespół Serbii miał przewagę. Natomiast stwarzamy małą ilość sytuacji z przodu i to jest nasz mankament. I to jest coś, co na pewno musimy szczególnie zwrócić uwagę, ale to już wiemy nie od dłuższego czasu. Zobaczymy, czy to pod kątem bardziej ustawienia, czy pod kątem zmian personalnych. Chyba dobra zmiana, przynajmniej z naszego punktu widzenia, Tomka Zająca, prawda? W drugiej połowie takiego sporo wiatru porobił, nie wiem czy pozytywnego, ale na pewno zamieszania sporo. Tomek już prędzej dawał sygnały, że jeśli chodzi o motorykę, w szczególności szybkość, to naprawdę wskoczył na bardzo wysoki poziom i dzisiaj tego potwierdził. Ostatnio z Kłajpedią zagrał bardzo przyzwoite spotkanie, miał dużo sytuacji i również dzisiaj. Na pewno wprowadził dużo ożywienia, dużo dynamiki. Szkoda, że bądź dogrywał, gdy on dogrywał, bądź gdy sam finalizował akcję, nie wpadła piłka do siatki. Były takie dwie sytuacje bardzo ciekawe, które sobie de facto sam wypracował. Cieszymy się, że ten zawodnik, ten młody zawodnik robi postęp. Jest to jeden z tych piłkarzy, z tej grupy, którą wyselekcjonowaliśmy, który cały czas się rozwija i bardzo mu się pilnie przyglądamy. Panie trenerze, prawie 10 dni na zgrupowaniu na Cyprze, dużo pracy. Jak można ocenić to zgrupowanie? Jest pan zadowolony ze wszystkiego, co się udało przeprowadzić? Zmęczenie już... To już jest ten moment, że naprawdę to już jest chyba taka granica wytrzymałości i tak planowaliśmy i cieszymy się, że mogliśmy wykorzystać na maksa ten czas, któryśmy tu spędzili. Jestem przekonany, że on będzie procentował na boiskach ekstraklasy. Przed nami taki kolejna faza już, jak gdyby ostateczna przed meczem z Pogonią i z Lechią, czyli musimy trochę wejść mocniej w dynamikę, natomiast zejść z obciążeń treningowych i to jest nasz cel. Poza tym w porannym spotkaniu, jak i teraz, pojawiło się parę mikrourazów. To jest również taki symptom, że to już jest ten moment, że musimy trochę inaczej pracować, więc wracamy do Kielc, z tego się bardzo cieszymy, że możemy wrócić do domu, bo nie ma lepszej regeneracji niż dom, niż rodzina i zaczynamy się już stricte przygotowywać pod ekstraklasę. Myślę, że po ciężkim tygodniu, po 9 dniach ciężkiej pracy, myślę, że pozytywny, tak? Na pewno mamy już ten obóz w nogach. Najważniejsze było, żeby wybiegać ten mecz, oczywiście nie złapać kontuzji. Zdajemy sobie sprawę z tego, ze swoich mankamentów, tak? Ale myślę, że ta gra najgorzej nie wyglądała. Z tego to też wiemy, przeciwnik dopiero chyba 2-3 dni na obozie, także na pewno też świeżsi byli. Także dzisiaj akurat w dzisiejszym dniu trener zadecydował, że gramy na dwa zespoły, także każdy grał 90 minut i na pewno dobre przetarcie przed ligą. Tak jak mówię, nie strzelamy, straciliśmy bramkę po rzucie wolnym, także myślę, ale to spokojnie, tak? Mamy jeszcze do ligi 2 tygodnie, także z głową do góry i pełni nadziei będziemy przystępować do rundy. Ty z tyłu obserwujesz jakby cały zespół, a przede wszystkim tą formację obronną. Jak ci się współpracowało przede wszystkim z nowym zawodnikiem, z Dmitrijem? Jedno takie małe nieporozumienie, które mogło się źle skończyć, tak? Ale to chyba początki. Jedno, ale to wynika z tego, że w niektórych ligach inaczej uczą troszeczkę, tak? Że jest bramka, oczywiście piłka była zagrana jakby poza światło, także z kanonami piłki nożnej wszystko w porządku, tak? Tylko akurat nie w tą stronę, ale to jest kwestia do domówienia się, tak? Tym bardziej, że Dmitrij jest dopiero krótko 2 dni, także jeszcze nie było czasu, żeby z nim o tym porozmawiać, także ale takie niuanse myślę, że domówimy sobie w tych kolejnych 2 tygodniach, które przed nami i będzie wszystko dobrze. A całe zgrupowanie jak ocenisz? Ty jesteś już doświadczonym zawodnikiem, na niejednym zgrupowaniu byłeś. To była ciężka praca, czy lekka praca, czy pozytywna praca? Nie, tak jak mówiłem wcześniej, ciężka praca, pozytywna, dużo pracowaliśmy nad taktyką, na pewno też również nad skutecznością. No cóż, w sparingach nie strzeliliśmy żadnej bramki, ale myślę, że trzeba pozytywnie patrzeć, także przede wszystkim pozytywna gra, jeśli chodzi o sferę defensywną, tak? Dobre przesuwanie, wszystkie założenia taktyczne, jeśli chodzi o defensywę, cośmy zrealizowali i myślę, że z tego trenerzy mogą być zadowoleni. Tak, odczuwaliśmy dzisiaj bardzo ten sparing, tym bardziej, że przeciwnik grał praktycznie 2 jedenastkami, bo bardzo dużo zmian zrobili, a my już przygotowując się do ligi graliśmy większość 90 minut. Jak z Twojej perspektywy wyglądało to spotkanie? W obronie chyba nieźle. Trener też mówi, że obrona funkcjonuje dobrze albo nawet bardzo dobrze. Co zrobić, żeby w ataku było lepiej? Cóż mogę powiedzieć? Trzeba zapytać
się, no nie wiem, trenera bądź napastników, no co zrobić. Na pewno musimy strzelać bramki. Mieliśmy sytuację na 1-0, no i nie strzeliliśmy, nie uderzamy. Jak nie będziemy uderzać, to nie będziemy strzelać bramek, no taka jest prawda. No a straciliśmy bramkę, no moim zdaniem niefortunną, bo pan chłopak wrzucał i wpadła Zbyszkowi za kołnierz. Nie wiem, czy to też wina tego światła i się Zbyszkowi zlała, bo ta piłka dość długo leciała, a jednak nie ma co ukrywać, jest ciemno i światło jest fatalne. Kamil, jak ocenisz całe zgrupowanie? To było ciężkie zgrupowanie, bardzo je odczuliście. Cieszycie się, że już się skończyło, czy chcielibyście jeszcze zostać? Ja myślę, że ciężkie. Przede wszystkim odczuwamy jeszcze cały czas na nawarstwiło się to, co było w Kleszczowie, czyli ciężka praca przede wszystkim fizyczna. Teraz było dużo aspektów piłkarskich, ale cały czas było ciężko, więc myślę, że teraz na pewno gdzieś tam zejdziemy z obciążeń i złapiemy trochę świeżości i dynamiki przed całą ligą. Cieszysz się, że będziesz mógł się już ogolić? Nie wiem, Sylwii się podoba, więc nie wiem za bardzo co robić, ale umowa to umowa, wszyscy dzisiaj się golimy, zostawiamy wąsa do pamiątkowego zdjęcia i Ciebie też to czeka.